Zona ten, opowiadało mi historię o pracy. Nie opieka? Ale żartowisz. Co robisz? Naprawiłem lampę. Zrobiłem to tak szybko, że nie zdążyłem nagrać. I Sergiej się ze mnie śmieje. Nie. Ja się nie śmieję. Nie śmiesz się? Cieszysz się, że ci lampę naprawiłem? Bardzo fajnie, tak. Nie ma za co. Dziękuję bardzo. Szefa nie ma, ale wszystko zrobione. Więc szefa załatwione. Wracam do pracy. No i co? Nagraliśmy. Nagraliśmy. Tak sobie jest. Robimy, bo usiedzieliśmy. Trzeba wstać. Okej, okay, ja ruszam do swojej pracy, ty ruszasz do swojej pracy. Tak. Ja wychodzę za 40 minut, więc uciekam. Posłuchajcie, robimy domowe burgery. Jest hałas, bo się smażę. Tutaj mamy bułeczki już wygrillowane, wytostowane. To będzie mój burger, taka będzie zwykły. Tutaj mamy ser, bo się smażą. Pomidorki, ogórki, cebuli nie mamy, więc użyjemy herbaty amerykańskiej. Nie macie. Zużyłeś? Do łączku. Nie wierzę, dużo mi całą cebulę. Darek, najbardziej lubisz, bo ja z musztardą i z kurczakiem. Ja lubię bardziej koktajlowe, więc muszę zrobić. Ja tak lubię. To jest mój idealne połączenie. Darek, a nie chcesz czosnkowego? Nie. Okay. Dodajemy łyżkę tego. O, dwie łyżki. Za co mało będzie. O, i trochę tego. No i teraz mieszamy, będzie taki ładny kolor. Stopił? Tak, ser dajemy przed podaniem. Ser 2? Jeden ser. Sobie też połóż. Ale ma jeszcze nie gotowe, wiesz? Jak ja kocham te ogórki, słuchajcie. Przed 2 lat. No muszę zrobić z tym na plus 50 słoików w jednym stopie. Wow, fancy. Fancy schmancy. Ten pomidor dla kogo? Właśnie nie wiem dla kogo to jest, bo chciałeś 2. Nigdy tak nie róbcie, ale... Czemu? Bo zawsze więcej wyleci. Okej? Okay. Nie. Ja. Ta-da! Oto mój burger roślinny. Miam. A tu sobie zamawiałeś to? Ale super, co? Tu jest dobre, ale trochę suche. No właśnie mówiłem, żebyś sobie... No, ciasto. Znaczy ciasto, mam placek. Mam suche. Dołożę ogórków. Daj trochę swojego sosu. Jasne, proszę. Zawsze lepiej to więcej. Darek w tle składa vloga, a ja jadę pomału rowerem. Mam spory kawałek, ale chcę się przejechać na rowerze, potrzebuję się przejechać po prostu po całym dniu. Jakoś tak mam ochotę przewietrzyć łeb i zrobię to na rowerze, więc Darek mówi, ale będziesz musiała dopompować, ale coś tam. Ja mówię, dobra, nieważne. Idę na rower w takim makijażu. Nie zdążyłam podpinać sobie błyskotek. Wstałem. Ogromną pizzę, już tam przemałem. Mam pięknie posprzątane i bardzo ładnie pachnie w domu. Dzięki świeczuszce z Bath & Body Works. Zużyłem film o sprzątaniu mieszkania. Zobaczymy, dzisiaj wychodzi, zobaczymy jak wam się spodoba. No to wychodziło kilka dni temu, pewnie jak ten film widzicie. I też zachęciliście mnie, żebym nagrywał dużo filmów z działki, jak się będzie tam wszystko działo. Ja taki mam plan w ogóle, tylko czekam po prostu, aż się zrobi trochę cieplej. Żeby pokazać, żeby postawić na przykład kamerę na statywie, żeby tak nie wiało i żeby nie było tak lodowato. Teraz jadę sobie na działkę za 2 dni. Jak się uda, mam nadzieję, że będzie piękna pogoda, będę auto czyścił. I zamówiłem trochę rzeczy do sprzątania auta, znajomy mi polecił. I Grzesiek też. Polecili mi różne produkty. To pozdrawiam, chłopaki, Kiryl i Krzysiu. Dziękuję za pomoc. Podesłałem właśnie, jak już kupiłem, to podesłałem im, czy spoko rzeczy. I tam wprowadzili małe zmiany. No i co takiego? No i siedziałem przy kompie. Mam jeszcze tutaj, widzę, biżuterię. Muszę jutro ją obchodzić. Czekam na dziewczyny, bo wracają z przedszkola. Pewnie spędzimy chwilę czasu razem i zjem sobie coś na obiadek dobrego. Może leczu z wczoraj, bo byli chłopacy, bo mnie nagrywałam. Ale zrobiłem leczo i oglądaliśmy mecz i starcie stu na Netflixie. Nie wiem, czy znacie ten serial. A ja dalej chodzę z tymi kryształami. Byłam na rowerze w tych kryształach. Tak. Późno wróciłyśmy, dzieciaki się jeszcze bawiły po przedszkolu. Powiem wam, że dopiero po 18 byłyśmy w domu. A ja sobie przypomniałam, że mam do zrobienia
Tam nie jestem w pokoju, bo oni tam coś oglądają sobie, więc sobie tu usiądę. Że mam do zrobienia jeszcze, słuchajcie, miniaturkę na dzisiaj, a dzisiaj wchodzi carvlog i właśnie tak kminie. Na razie wykminiłam tyle, bo byłam bardzo zestresowana w tym carvlogu i myślę, czy dodać tu jakiegoś ginekologa, bo chodziło o carvlog, że idę do ginekologa i że się bardzo boję badań. No i mamy takie różne tu wstawki, tak myślę, gdzie to wstawić. Sama sobie robię miniaturki, powiem wam, że bardzo to lubię. Darek ostatnio często składa filmy dla klientów, robi grafiki, a ja właśnie skupiłam się na miniaturkach, bo to uwielbiam. No to też jest kreatywne zajęcie. I dzisiaj nagrywałam mierzenie Sinseya oraz HM-u i będę odsyłała właśnie tutaj to, co mi nie leży. Jedną bomberkę z Borna i zastanawiam się, czy ją zostawić, bo mam już dwie, ją sobie kupiłam i mam już dwie z tych moich mierzymy i chyba to odeślę. Nie to, że mi się nie podoba, po prostu już mam dwie takie i nie potrzebuję aż tyle bomberek. Proszę bardzo, mam w szafie o te dwie. W ogóle w szafie muszę posprzątać, bo co tam się dzieje na dole. Chyba z wami to zrobię. Tak myślę, że za tydzień może, jak już się troszkę cieplej zrobi, zrobiłabym, tutaj jest z tego ze źrebką, zrobiłabym właśnie przegląd szafy, bo pozbędę się zbyt ciemnych, zbyt grubych rzeczy, zbyt grubych kurtek i tych ciemnych, stawiając bardziej właśnie na kwiatkowe, jaśniejsze rzeczy. Także to pewnie mnie czeka w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu nie mam siły na to. Także rano widzimy się z siostrą, mama też pójdzie z nami na tego Tutenhamona. Na tą wystawę i słuchajcie, a już piszę, Darek mi prosi, żebym coś napisał. Pójdziemy na wystawę i później pewnie Kasia będzie chciała do jakichś sklepów, chce ją zabrać do Vegan Ramen Shopu na ramen. No i wiecie, pewnie będzie mieć... Nie będziemy mogły się nagadać, także jutro spędzamy cały dzień razem, no aż do momentu odebrania córy i później pewnie dziewczyny się będą bawić. Paczki do zwrotu zapakowane, tu jeszcze muszę później sprawdzić jeszcze numer faktury. Jeszcze muszę jeden zwrot zgłosić tutaj i będę teraz składała film, już jest późno, późno. A Darek co? Zjadłem pizzę. Idę spać. Jest godzina? 23 zaraz. Ja idę składać film właśnie. Muszę na rano być. Powodzenia. Ja wszystko zrobiłem. Nie zdążyliśmy wczoraj pożegnać, bo było już bardzo późno. I tak jakiś pracowity dzień, dużo się działo. Dziękujemy oczywiście za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco. I łapeczkę w górę. Może zadawajcie pytania, w które odpowiemy w kolejnym Q&A. Myślę, że zapominacie o tym, zawsze wspominamy o filmie, w którym opowiadamy na pytania, żebyście zadawali do kolejnego Q&A, jeżeli macie jakieś pytanka. Zazwyczaj bierzemy je też z Instagrama, bo nie ma jakoś ich dużo pod filmem. Więc co, zadawajcie pytania, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!